nas w Najświętszym Sakramencie. Ten, przed którym teraz kluczymy, z którym się spotykamy na tej modlitwie, jest Chrystusem Zmartwychwstałym. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii to Chrystus Zmartwychwstały. Pod postacią chleba adorujemy Chrystusa, który zmartwychwstał dla naszego dobra, dla naszego zbawienia, dla naszego zmartwychwstania. Aż do szaleństwa żółka, Kalwarii i Eucharystii,
szukać zagubionych, a chory popatrzy się na Bóg i ukoić ból. Gdy patrzę na Ciebie, to teraz wiem, że musisz być przeraźliwie doskonały, wieczny i nieśmiertelny, nierozpoczęty i nieskończony, zbawiający i mówiący słuchać. Skoro nie lękałeś się umierać z miłości, skoro nie bałeś się być słaby, oddychać ciężko po każdym złudzeniu, więc zbitym na dwa śniadanko. Nie.
niebieskiego Jeruzalem, bądź uwielbiony i wywyższony ponad wszelkie imię. Niech na Twoje imię zginę się wszelkie kolana, a wszelki język niech wyzna, żeś Ty jedynie Panem i Królem naszym. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Ty jesteś godzien najwyższej chwały i czci. W Tobie jest nasze życie. Radujemy się Twoim zmartwychwstaniem. Tobie wiekuista chwała, cześć i uwielbienie. Teraz i na wieki wieków. Amen. Chwalę Ciebie, Panie. Chwalę Ciebie, Panie. Dziękujemy za wzór i pomagamy Ciebie krzyżu i cierpieniu.
przez świętą siostrę Faustynę. Chcemy za nią powtarzać. Widzieliśmy Pana. Widzieliśmy to, co nam uczyni. Chcemy głosić światu Twoje miłosierdzie. Wziąć mój żre, za mnie umrzeć chciał.
otwierasz nam drogę do wiary, do zaufania Bogu, który nie chce ani ludzkiej rozpaczy, ani ludzkiego cierpienia. Duchu Chrystusa Zmartwychwstałego, Duchu współczującej miłości, Duchu chwały, Twoja miłość do każdego z nas nigdy nie ustanie. Wielbimy Cię miłosiernie, Jezu, za to, że w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam nadzieję zmartwychwstania do chwalebnego, nieśmiertelnego życia. Wiele, bardzo wiele cierpiałeś, Boski Zbawicielu, podczas swojej męki. Mamy żywą w pamięci Twoje okrucione zmagania, niesprawiedliwe przewody sądowe, okrutne biczowanie, drogę krzyżową i śmierć na Golgocie. Zniosłeś to wszystko z heroiczną cierpliwością i pokorą, bo do końca nas ukochałeś. A kiedy wydawało się, że piekło odniosło swój triumf, wówczas ujawniłeś swą boską moc w sposób nadzwyczajny. Zmartwychwstałeś. Yeah.
słowa Jezusa, które skierował do świętej siostry Faustyny. Niech będą one dla Was światła i drogowskazem, przeżywaniu codzienności razem ze zmartwychwstałym.